Dołożyłem ze znowu trochę roboty. W zimie by to odpoczywał. To ja także sobie zrobię bitki. Dlatego sięgam po moją nową przyjaciółkę. Jestem jak święty Józef. Jakby tobie się nie podobał kolor, to wiesz co by było. To jest na pewno bezpieczne? Nie mam pojęcia. Coś czuję, że będę żałował tej decyzji. Jestem z siebie dumny. Zaczynamy. No i mamy kolejny dzień. Muszę wam powiedzieć, że znowu jestem padnięty, ale to dlatego, że dzisiaj byłem w dalekiej podróży. 150 km od nas, u jednego z naszych widzów, Sławka, który jest naszym dobroczyńcą i dostarcza nam drewno. Dzisiaj dostałem od niego skrzynki, z których będziemy robić w przyszłości warzywniaki. Zaraz wam pokażę to wszystko, a teraz wam pokażę owoc mojej wczorajszej nocnej pracy. Na szczęście jest dobrze. Ten róż, który mnie przeraził na początku, on znikł. I teraz nasze belki są takie, jak powinny być. One będą jeszcze ciutkę ciemniejsze, bo to jest pierwsze malowanie. Więc one jeszcze trochę ściemnieją, ale jest to brązowy, lekko brązowy kolorek. Prześwitują słoje, jest tak, jak powinno być. Mocno widać ślady pędzla, jednak ta farba nie weszła do środka głęboko, a wydawało mi się, że ona będzie tak bardzo mocno wchodzić, bo to jest takie suche drewno. Plan na teraz jest taki, że przyjadę rozładować drewno. Zobaczcie w ogóle, jak mamy Berlingo doładowane. Jest pełne drewna. To jest po prostu auto stworzone na ciężkie wojaże. Zaraz wam pokażę ze środku. Zobaczcie na to. 30 tutaj i jeszcze tam są dwie pod spodem, a tu to po prostu był taki odpad, który już szedł na śmieci. To jest po prostu taki kawałek drewna. Kawałki drewna. I totalnie nie mam pojęcia ani pomysłu, co mógłbym z tym zrobić, ale jest to już zbite fajnie, wycięte. To służyło jako jakaś podpora w transporcie. To mogłoby być nawet taką mini ławeczką. Zobaczcie. Mogłoby to być, mam mini ławeczka, albo czasami ja coś na przykład maluję, potrzebuję podłożyć. Więc takich bloczków mamy 2, 4, 6. W ostateczności to można spalić po prostu. Rozbić te gwoździe, bo to jest bite gwoździami. Chociaż takimi długimi gwoździami, więc raczej to będzie ciężka misja. Ale może coś wpadnie mi do głowy i coś z tego powstanie. Może schody? O, no nie wiem. Po prostu było to do wyrzucenia. Szło to na zmarnowanie, więc zabrałem to ze sobą. No i tak samo te wszystkie skrzynki, z których będziemy robić prawdopodobnie skrzynki na warzywa. No już nie w tym sezonie, tylko w następnym. Ale ja też robię różne skrzynki inne z tego, bo to są ogólnie skrzynie transportowe. Okej. Te skrzynie, czy te deski, mogą się bardzo łatwo stać skrzyniami. Wystarczy zrobić tak i już jest. I na to nachodzi następna i następna i następna. One są w ogóle też ekologiczne, bo one nie są pryskane. One mają tutaj taką pieczątkę heated treated chyba, czyli traktowane ogniem, nie chemicznymi. Gdyby były MT, to by znaczyło, że są zabezpieczone jakąś chemią, więc gdybyśmy te warzywka i sałatki wsadzili, to wtedy to nie przysiąknie tą chemią. I tak samo palety. To łatwo sprawdzić. Jeżeli na palecie na przykład jest HT, to też jest oznaczone, że to nie jest nasączone żadną chemią. Natomiast jeżeli byłoby MT, to wtedy znaczy, że jest. Wiem, że dla niektórych osób to jest bardzo istotne i ważne. Dlatego o tym mówię. No to czas to rozłożyć, przestać gadać, tylko trzeba to po prostu rozłożyć teraz.
4 miesiące temu na tej działce nie było nic poza chwastami. Teraz mamy żwir, piasek, deski, belki, kontener, drogę zrobioną, plac zrobiony, internet szybki, suszarnię na pranie, łazienkę, prysznic, wannę podgrzewaną mamy nawet. To jest niesamowite, jak to rośnie w oczach, bo ostatnio oglądałem właśnie nagrania z początku, jak przyjechaliśmy tutaj w kwietniu, w połowie kwietnia, no to po prostu nie dało się tędy przejść. Tutaj była no 1,5 metra, no dobra, 1,5 metra, przesadzam, no ale to taka mniej więcej, no to 1,5 metra. Była trawa i się chwasty i jakieś zielska, a teraz kurde, wyrównane, przygotowane pod trawkę, pod wysianie trawki. Brama, ogrodzenie, kurde, tyle rzeczy zrobiłem. W zimie będę odpoczywał, w zimie będę siedział, uczył się portugalskiego i palił w kominku. I leżał w wannie z ciepłą wodą. A teraz idę malować te belki, bo jutro to chcę skończyć. Jutro już chciałbym mieć ten projekt zamknięty. Choćby nie wiem, co się działo. Jak myślicie, uda mi się to zrobić samemu? Uda mi się postawić to wszystko? Czy mi się nie uda? Możecie teraz napisać w komentarzu, a potem zobaczycie, czy mieliście dobre przeczucie. I kolejny dzień przed nami, moi drodzy. Dzisiaj będzie montaż. W nocy zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby to wszystko połączyć, bo mam oczywiście wkręty długie, krótsze i tak dalej, ale gdzieś tam na YouTubie widziałem, że oni tutaj wycinają taki po prostu bolec, żeby wyciąć bolec tu, a w tej podłużnej belce wyciąć dziurę i włożyć ten bolec, taki clean. I mam trochę tych narzędzi przeróżnych od Stanleya do drewna, więc spróbuję takie coś zrobić. Myślę, że to będzie dużo dłużej trwać niż wkręcenie śruby, ale może to wyglądać estetyczniej, to raz, a dwa, dłużej to będzie trzymać na tych wiatrach i tak dalej, więc dołożyłem sobie znowu trochę roboty. I mam belkę. Tylko to musi być idealnie na środku. No dobra, trochę tutaj po prostu matematyki będzie. 7,5 cm mniej więcej. No, mam prawie 8. No jest tu 8 cm. 8,5, 4. To 4 to jest środek. I teraz tak, jakbym 2 cm zabrał z tej strony i 2 cm zabrał z tej strony, to 4 zostanie w środku. Zrobimy to na głębokość 5 cm może. Jak ja potem wydłubię z tego, będę się potem martwił. 5 cm tutaj. No i już. Spróbujemy. I to out. Coś czuję, że będę żałował tej decyzji. Że dzisiaj będą emocje. Dzisiaj będę musiał pracować z emocjami, bo to wyciąć będzie proste, ale wydłubać tych 9 dziur może się uda. Mam dłuto, mam młotek i dzisiaj jestem pozytywnie nastawiony do wszystkiego i dzisiaj ma być 25 stopni, a nie 30. Jest jeszcze cień, więc pięknie. Pięknie, pięknie. Zaczynamy. Tradycyjną piłą. To ja także sobie zrobię bitki, ale to po prostu będzie trwać strasznie długo. Dlatego sięgam po moją nową przyjaciółkę. Piłę szablastą. To jest element, którego brakowało do całej układanki moich narzędzi ze Stanleya. To jest piła, która tnie po prostu tak. I jak ja zobaczyłem na internecie ostatnio, myślałem sobie, ja muszę to mieć. Więc mam nadzieję, że mi to przyspieszy teraz proces cięcia. Przerwa, bo przyszła tutaj pani inwestor, kierowniczka projektu, wizualizatorka i osoba odpowiedzialna za kolory. Dekoratorka. Po prostu. Jak kolor ci się podoba? Bardzo. Bardzo? Mhm. No to się bardzo cieszę. Piękne. Jakby tobie się nie podobał kolor, to wiesz co by było. Szlifowanie znowu. Pięknie. Więc tak. To zrobiłeś, brawo. I robię taki kliny, który potem włożę. To będzie
męski, a tamten będzie żeński. Tamten będzie miał ciurkę, a ten ma taki bolec. Mm-hmm. To, że metoda jak za dawnych czasów. Metoda cieśli. Super. Jestem jak święty Józef. Tylko, że z narzędziami Stanleya. A, bo ty masz nowe narzędzia. No, ja mam teraz piłę szablasto. To jest jedyna rzecz, która mi brakowała. Znaczy tej piły mi najbardziej brakowało... Zawsze. Ale jakoś to nigdy jej nie zamówiłem. I dopiero teraz to zamówię. Widzę jakieś takie... Wszystko tym można ciąć. To dzisiaj będzie montaż? Tak, dzisiaj będzie montaż, będziesz mi trzymać, a ja będę to wkładał. Ubieram teraz kapelusz, bo się przenoszę do słońca. Zabieram całe to drewno i jadę tam. I tam odmierzę dokładnie te drewniane miejsca, w których trzeba zrobić dziurę. Wolę to zrobić sam na miejscu, bo będzie bliżej. Nie będę musiał chodzić tam i z powrotem i pobierać miarę. Zanim przywiozę ostatnią belkę, jeszcze sobie zasypię te betonowe konstrukcje. Kurczę, nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa. Podejrzewam, że kiedyś będę wiedział, ale póki co nie wiem. O. Nasza nastolatka. Moi drodzy, udało mi się wyrzeźbić pierwszą dziurę. Najpierw użyłem wyrzynarki, którą naciąłem sobie boki. Niestety nie udało mi się tego całego drewna wyciągnąć. Później zacząłem przy pomocy dłuta rzeźbić tutaj to drewno. To też nie do końca się udało, aż wpadłem na pomysł, żeby użyć zwykłego wiertła, takiego szerokiego wiertła do drewna. I tym wiertłem nawierciłem wiele otworów. Później pomogłem sobie dłutem i wyciągnąłem to drewno. Na koniec użyłem jeszcze odkurzacza, tylko funkcji wydmuchującej i dlatego całe te trociny trafiły na mnie. Powinienem to zmienić i wciągnąć je po prostu, bo to jest odkurzacz przemysłowy, więc on może wciągać trociny i różne pyły i kamyczki. Idę do następnej dziury. Mam już wszystko zrobione, przygotowane wszystkie wyrzeźbione dziury i jestem gotowy do instalacji. Za chwileczkę zawołam Kasię, żeby mi tutaj przyszła i pomogła. Natomiast pojawił się taki mały problem pod tytułem brak dwóch wysokich drabin. Jedyną drabiną, jaką mamy, to jest taka malutka 1,5-metrowa drabina, która niestety nie pomoże nam w żaden sposób, ponieważ nogi tej pergoli mają 3 metry. Wymyśliłem, że po prostu zrobię taką konstrukcję z palet. Przywiozłem palety, przywiozłem też te drewniane klocki, które mam od wczoraj i nie wiedziałem, co z nimi zrobię. Już się przydały i tu jest pierwsza konstrukcja. No ja to podniosę. Czy Kaśka to podniesie? Nie podniesie. Może podniesie. Natomiast z drugiej strony nie miałem niestety tak wielkiej ilości palet, żebym mógł zrobić tu kolejną piramidę. No i musiałem wykorzystać te skrzynki, które też wczoraj przywiozłem i które już mi teraz się przydają. Myślałem, że to się dzisiaj skończy, ale to się nie skończy dzisiaj. Przygotowałem te wszystkie moje piramidy z każdej strony. Wszystko jest zabezpieczone, poprzykręcane, one nie rozwalą się. Nikt z nich nie spadnie, chyba że się przewróci. Natomiast za 3 minuty, 4 minuty się
zrobi tutaj troszkę ciemno, bo zajdzie słońce. I obawiam się, że będzie nas to gonić, a pośpiech jest niewskazany w takich sytuacjach, więc przygotuję wszystko tak, jak powinno być i z nową siłą i z dłuższym dniem, z lepszym światem do jutra zrobimy, bo nie chodzi mi o wideo, tylko chodzi mi o to, że po prostu jak będzie ciemno, to już będziemy się śpieszyć, ja się będę śpieszył, żeby to dokończyć, przykręcić. Pośpiech jest złym doradcą, więc poszedłem po rozum do głowy i dzisiaj zamykam temat i do odpocząć. I mamy kolejny dzień. Przede mną wieże babilońskie, po mojej lewej, po mojej prawej. Myślę, że te konstrukcje mogą wzbudzić śmiech, litość, pożałowanie u wielu osób. Natomiast ja nie mam tutaj takiego rusztowania, więc musiałem sobie jakoś poradzić. Idzie Kasia. Kasieńko, ja Ciebie zaproszę za chwileczkę na tamtą wieżę, wieżę numer 1. Tamta jest 1? Tutaj, tutaj. Spróbuj, czy tamtą w ogóle sięgniesz, czy Ty będziesz w stanie... Mam na tym stanąć? Tak. To jest na pewno bezpieczne? Nie mam pojęcia. No, i jak się czujesz? Jesteś w stanie podnieść ręce do góry? Dochodzisz do tego? Dobra, no to super. To w takim razie nie dokładam więcej. To teraz zejdź tu na dół, proszę, i pomożesz mi tutaj. Super, przytrzymasz mi to. Zrobiłem takie podpory, które będą trzymać tą belkę. Trzymaj to tak, żeby to nie popchnęło. Po prostu ja teraz puszczę jedno i drugie. No, wtedy będziesz tak. Dobra. Zablokuję je po prostu, jak żeby te belki... Żeby to nie tańczyło, jak my będziemy to montować. Muszę wyciągnąć tą belkę jeszcze. Dobra, może teraz. Więc teraz musimy podnieść tą belkę. No i dać ją na górę, tak żebyśmy sobie wyszli na nasze wieże babilońskie. To chodź w takim razie tu do mnie. I do tyłu. Ciężko bardzo? Tak. Nikt nie mówił, że życie na wsi jest łatwe. No i teraz musisz sobie to jakoś tam położyć. No i wyskakuj, kochana. Na górę. Ja po tym skakałem specjalnie, nie bój się. To wygląda, jakby to było niebezpieczne, ale to... No nie pociesza mnie to w ogóle, że ty skakałeś po tym. Więc moi drodzy, teraz możecie wstrzymać oddech. Podnosimy? Chwyć po prostu rękami. Fajnie by byśmy sobie to obrócili. O, dobra. No i teraz musimy to tylko nabić na tego kija. Twój będzie ciężko wchodził, bo ja już widzę, że jest obrócony. Ja w ciebie wierzę. Nakładam. No, do góry. Musisz podnieść wyżej. No. Cholera, no. To w ogóle jest w innym miejscu. To się nie styknie z tym środkowym. Tak, no. No ale ty musisz podnieść to do góry. Dobra, w końcu. Podniosłam. Tak? Tak. Jak u ciebie jest? No nie wchodzi. Przesuń to delikatnie do mnie. Okej. Okay. Tak? Co teraz? Próbuję to trafić. Opiera się. Ej, chyba nam się to uda. No, jak tam? Wchodzi, czy no, nie? No nie wchodzi. Zatrzymało się. Poczekaj. Na razie się nie siłuj z tym. Ja włożę mój i przyjdę do ciebie. Alem sobie wymyślił średniowieczną metodą. W ogóle mi nie wchodzi. O, 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 o! Spada mi. A, nie podniosę. Dobra. Zbieramy z powrotem? Musisz to obrócić. Dobra. Nie jestem w stanie tego podnieść. Dobra. Zciągamy to. Podnosisz? Tak. Mocno? No. No. Próba numer 1 nieudana. Coś nie pasuje mi tu w ogóle. To mi nie chciało wejść. Bo ty to przymierzałeś, wchodziło. Tak. Każda belka była dopasowana. No ciężko jest trafić, po prostu te dziury są idealne. To jest ciężkie, ja tego nie widzę i to blokuje, to środkowe. Wiem, wiem, wiem. To nie weszło po prostu w to. To w ogóle usunę teraz. Ja to po prostu wsunę później. Po prostu potem podłożysz i dasz sporniki. Tak. Przerwa. Musimy poprawić stanowisko Kasi. Próba numer 2. Pamiętaj, że jakby coś się działo, to skacz na trawę. Nie, nie będę tego komentować. Zaczynamy? Tak, najpierw do góry. Do góry, akcja. Raz, dwa, trzy. Hop. Wow. Teraz odwracamy. Odwracamy.
I wchodzi jak masło. Zapomniałem posmarować. Co? Zapomniałem masłem to posmarować. Dasz radę? Tak. No to Kasia, teraz liczymy na ciebie. Raz. Czekaj. Muszę to oprzeć. No. Opieram. Przymierzam. Powinno wejść. Podnoszę. Dobra, podnoś. Jest, ale nie weszło. Co to znaczy? Jest blisko, na czymś coś mi blokuje. Przytrzymaj to tak jak teraz, mocno, stabilnie. Jest! Mogę wepchnąć do dołu? Czekaj. Dobra, u mnie też? U mnie już jest, siedzi. Weszło całe? Tak. No po prostu u mnie nie chce wejść. Mam to podnieść? Nie, ty zostaw. No siadaj, że dziadu... Jest. Alleluja. Tylko teraz u mnie jest lekko odgięte. Trzeba tak to lekko odwrócić. Wiesz dlaczego? Bo ta belka jest po prostu ona cała wykrzywiona. No myślę, że powinniśmy sobie po pierwsze pogratulować. Nie, nie, to jeszcze nie ma czego sobie gratulować. Ale stoi, to... stoi. Najważniejsze, że zaskoczyło. Jest bardzo dobrze. Dobra, to ja schodzę. Trzymaj to wszystko. Trzymaj to wszystko, tak? Ty trzymaj, jak ja schodzę. Dobra. Ej, no spoko. O nie. Mam już schodzić? Tak, trzymam to. No to druga strona. Babilon szuka Gandzi. Nie wiem o co chodzi. Oni są chyba nienormalni. Kiedy będziesz gotowa, to podnosimy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Powoli podnoszę. Tak, wchodzimy? Raz, tak. Dwa, trzy. O. No. Podnoszę. A widzisz dziurkę? Nie. No to mam wrażenie, że ciągniesz bardzo do siebie. Zajmujemy. Schodzimy w dół. Nie dam rady. Musisz. No chwyć to po prostu rękami, dwoma. No. I w dół. No, w dół. Kasia. To jest ciężkie. To nic. Pierwsza próba nieudana, ale poprawimy i może się uda za chwileczkę. Zrobiliśmy sobie przerwę. Poszliśmy do cienia napić się wody i trochę odpocząć. Ja tam poprzesuwałem wszystko, co tam trzeba było przesunąć, poprzyczepiałem, podosuwałem i jest przygotowane teraz. Znowuż solidnie, wydaje mi się, że teraz nam pójdzie łatwiej. Właśnie mówię do Kasi, że zaczęliśmy od trudniejszej strony, bo tam belka po prawej stronie, ona była wykręcona, tam po prostu wykręciła się. To drewno, już mówiłem wiele razy, to drewno po prostu tutaj tańczy, wiruje. Ta po lewej jest prosta, więc zakładam, że to będzie dużo prostsze jeszcze. Ale nam ciężko, bo jest słońce i ciężko się oddycha. Grzeje w czarach. Jestem chora. Kasia jest w ogóle chora. My drodzy, jak widzicie za mną, udało się połączyć wszystkie elementy, w sensie te belki. Jeszcze tylko muszę wepchnąć środkową, poskręcać to wszystko i porobić takie skosy. Więc jeszcze przede mną jest sporo pracy, ale już na szczęście to, co jest najtrudniejsze za mną. Najtrudniej było po prostu to wszystko podnieść. Teraz trzeba poskręcać i nadać temu kształt, więc będę się teraz tym na spokojnie zajmował. Ale mega się cieszę i jestem bardzo dumny z tego, że Kasia się nie poddała i że to podniosła, bo jakby nie było, no jest to ciężkie, naprawdę jest to ciężkie i jest silna dziewczyna. Nie poddała się. Och, Kaśka! Tak jest, twoje bicki są po prostu najsilniejsze na tej działce. Poza moimi. Dobra, teraz będę za to skręcał.